A w dzisiejszym wideo Motorola G73. Jest to budżetowy smartfon. W szerokim kącie w tej chwili nagrywamy. No, ta kamera może nagrywać w maksymalnej rozdzielczości Full HD 60 klatek na sekundę. Chociaż to troszkę skomplikowane, gdyż w makro nie nagra w 60, w szerokim też, tylko w głównym lensie. I to tak trzeba kontrolować, żeby... Rozumiesz, dobrze. Idziemy, jesteśmy w szerokim kącie w tej chwili. Jesteśmy w Rzeszowie, peron zachodni. Jeśli chciałbyś to porównać wideo z innymi smartfonami na moim kanale, to wiedz, że zawsze tutaj filmujemy z przyczyn mi nieznanych. I możesz sobie porównać to wideo z iPhone'ami, z Oppo, z Xiaomi, Samsungami, OnePlusami i tak dalej. Co tam było, to było. Innymi markami. No dobra, jesteśmy w tym szerokim kącie. Przejdźmy sobie tutaj pod tablicę. Z szerokiego kątu da radę zooma zrobić? Oj, tylko do 0,9. 0,5. No to musimy się przenieść. No jesteśmy teraz w głównym lensie i maksymalnie to 0,6. Auć! To taka jest różnica między budżetowym a flagowym. Dlaczego jest tak krzywo? Ja trzymam smartfon prosto, a obraz jest tak w bok. Co jest? Patrz. Ty, ale jaja. O, teraz jest prosto. Tak by lens się zaciął, jakby się żyroskop zawiesił. Nie wiem, co się dzieje. Ale obraz nie jest prosto, a ja trzymam telefon prosto. No cholera, no. Ale jaja, kurwa. Dobry jest. Dobre jaja. I wszystko jest tak przekręcone? Ty no? Co do cholery? Ja nie wiem, jak to wyjdzie. No, o, teraz dobrze. Jak to wyjdzie na YouTubie? Ja komentuję to, co widzę na ekranie smartfona. I na ekranie smartfona ten obraz jest tak w dół troszkę. Mogę go tak. Jaja jak berety. Dobra, lecimy dalej. 1X. I wiecie co? Będę musiał na chwilę poczekać, bo jest bardzo dużo ludzi na peronie. Nie chcę nikogo filmować. Akurat łażą tam, gdzie ja filmuję, bo... No bo łażą. No to trzeba poczekać chwilę. Spauzujemy. Pociąg przyjechał, pojechali. Możemy działać. W 1X. Stabilizacja obrazu. No, wygląda nieźle. Damy w szeroki kąt. Jest pięknie w szerokim. Jak ja tu chodzę z tymi telefonami, to chyba na kamerach mnie tu gdzieś mają. Nie wiem, czy te kamery tu są. Przeważnie sochiści obczajają. Co on tu kręci? Będzie tory wykręcał. Tak. Dobra. Nie wiem, czy sobie wybrałem akurat stację. To chyba nie jest za dobry pomysł. Czy było jakieś, może jakąś działkę sobie wybrać albo coś. No dobra. O! Pewnie. I zrobimy teraz telefoto. 0,6. No tutaj nic nie widać. A co jeśli chodzi o telefoto w sferze foto? I tutaj z przyczyn mi nieznanych audio również się nie nagrało. No to nagrywamy w postprodukcji. No i zrobimy sobie zooma. Zooma w wersji foto.
No ładnie wygląda, ale czy wygląda lepiej niż na wideo? No, bardzo podobnie, bo jest to ten sam obiektyw, więc tutaj różnic zbyt dużych nie ma. Aczkolwiek szerszy jest kąt w sferze foto niż w wideo. Tu mamy taką opcję makro. Jest oczywiście portrait mode, który śledzi mnie ładnie. Zobaczcie, jak się uśmiechasz, to on robi zdjęcie automatycznie. Tak można sobie ustawić. Tak miałem ustawione. Jest nocny tryb. Jest tutaj tryb jeszcze ultra rozdzielczości. No tak nagrywa ten wbudowany rejestrator, że nie dało się inaczej, ale powiększmy sobie. No nie, że to wygląda. Powiem wam, że zdjęcia 50-megapikselowe wyglądają, można powiedzieć, zacnie. Mamy jeszcze tutaj opcję Dual Video i tu sobie możemy nagrać oczywiście z dwóch kamer jednocześnie. Możemy sobie powiększyć, zmniejszyć, przenieść na środek, na bok i tak dalej. Mam jeszcze Dual Photo, czyli to samo, tylko że w trybie fotograficznym. Również na środku może być, z boku i tak dalej. No i oczywiście panorama. Na panoramę strzelamy sobie. Każdy ten punkt to jest robione zdjęcie. On teraz skleja te zdjęcia i zobaczcie, wyjdą całkiem ojej, znowu. No nie jest to zbytnio przyjazne oprogramowanie dla użytkownika. Może w aktualizacji to polepszą. Ale wyszło ładnie, no to. No to teraz trzeba by zobaczyć autofokus i makro, ale coś tak nie ostrzy. O, teraz wyostrzy. To coś dla pociągowców. Szedł jak rakieta. No dobra, autofokus. Oj, bardzo wolny jest. Jest, ale bardzo wolny. W 1x to jest główny lens. Uff, taki wolny, że aż bardzo wolny. Wyostrzysz, czy będę 5 minut czekał? Dalej czekam. Dalej czekam! Dobra, dam ci spokój. W szerokim kącie. W szerokim kącie jest ustawiony na sztywno, z tego co widzę. Tak? Nie, ostrzy, tylko wolno. Ty, ostrzy w szerokim kącie. Ale wolno. O kurczę, tego się nie spodziewałem, powiem wam. Żeby w szerokim kącie, to nawet Galaxy S23 Plus nie ma takiej funkcji. Fakt, że wolno, ale ostrzy. O kurde, blaszka. To jest dla mnie duży plus do filmowania. Jednym X. Też ostrzy pięknie. Trochę wolno. Ale ostrzy. Przednia kamera, autofokus. Może poczekajmy chwilę, może też długo ostrzy. No nie, raczej nie. Raczej jest ustawiony na sztywno. Niebo, o dziwo, nie jest strasznie prześwietlone. Okej. Słońce jest za nami, więc troszeczkę te chmury tak, to takie białe, no bo ładujemy centralnie w słońce. W ogóle nie jest prześwietlone. To kamera taka duża może, taka dobra. No wygląda fajnie, tylko jej ilość klatek na sekundę jest dość zastanawiająca, bo to co ja widzę na ekranie smartfona, to jest mniej niż 30. Przynajmniej tak zapodaje mi smartfon. Nie wiem jak to będzie na YouTubie, ale to nie jest zbyt dużo klatek. Okej, dobra. Pamiętajmy, że jest to smartfon budżetowy. Nowość budżetowa, no to nie będzie taki strasznie tani, ale budżetowy. Dobra. Jego cena pewnie szybko spadnie i tak. Dobra. I czas na zdjęcia. No to jest też ważne. Jak widzimy, nagrywa dość ładnie w nocy. Nieprzeciętnie, można powiedzieć, w tym przedziale cenowym. Zdjęcia wychodzą niesamowicie. Jest to jakość flagowych smartfonów w nocy, jak i w dzień, ale
zanim dojdziemy do dnia, zobaczcie sobie jeszcze tutaj automat AliExpressu, jak to pięknie pokazało. Troszkę brudu, bo biedy też przy tak niskiej cenie smartfona. No, trzeba zaznać, prawda? Tutaj tabletki i marchewka, no to właśnie to jest. Nie wiem, co to ja za zdjęcia dałem. Chyba mi się zdjęcia pomyliły, ale piękna galeria. Zobaczcie niebo, jak pięknie, jak to wszystko, jak te kolory pięknie są wyeksponowane. Muszę powiedzieć, że czerwony kolor jest za bardzo wyeksponowany, ale poza tym jest ok. W telefoto zdjęcia wychodzą, no to jest cyfrowe powiększenie, więc no nie będzie to szokująco fajne, ale bez powiększenia w high res, bo to są wszystkie zdjęcia, większość z nich jest zrobiona w tych właśnie 50 megapikselach, jest fajnie. Jak również selfieczek dobrze wyszedł. Kolor zielony jest nieprzesycony, tylko ten czerwony tak strasznie nam tutaj nasyca, co zaraz zobaczycie. Jak widzimy, niebo mamy zachmurzone, więc światła nie ma za dużo. No i ten czerwony, no to jest przesycone, mocno. No ale widzisz, dzwon wygląda ładnie. No i Piłsudski też, elegancko. I co tu dużo można mówić. Czerwień jednak przechodzi przez te zdjęcia dość agresywnie. Może z aktualizacją oprogramowania skorygują to. Konkluzja. Wartość. Dość ciekawe urządzenie. Zaskoczyło mnie tym szerokim kątem autofokusem. 1500 zł, które zapłaciłem w Media Expert. W innych sklepach jest nawet po 1600. Nie wiem, czego jest taka różnica na premierze. No i czy jest to smartfon do pracy tego typu, czyli filmowanie, jakieś zdjęcia. Zdjęcie jeszcze ok, filmowanie no w tej cenie jednak można sobie kupić używanego flagowca, albo nowego, tylko że starszego takiego, powiedzmy S20. I on no jednak w sferze audio, może audio nie, ale w sferze wideo na pewno sprawi się lepiej. No bo jest to jednak 1500 zł. Myślę, że S20 za 1500 dałoby radę wytrzaskać. Czy nie dałoby rady? Dajcie znać w komentarzu. Aczkolwiek S20 nie będzie miała tak dużej baterii jak ten smartfon, bo jest 5000 mAh. Moim skromnym zdaniem jest to sprzęt do konsumpcji, czyli lubisz sobie pooglądać wideo, lubisz posłuchać dobrze audio, w dobry atmos zbudowanych głośników. No to tu masz raczej pewne, że głośniki będą grały pięknie, bo jednak nie oszczędzają na tym. Ja odepnę sobie jedną ręką, to będzie. To nie damy rady. No. Jedziemy dalej testować. A na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam i polecam.